10 kW, a co się będziemy rozdrabniać? No bo wszystkie te elektrownie, które były dotychczas, no to były elektrownie, które umożliwiały dużo, ale nie umożliwiały całkowitego off-gridu. Nawet gdyby ktoś miał dobry wiatr, no to sorry, jednak tych 20 kW każdego dnia, które są no absolutne minimum, żeby mieć tak naprawdę pełen off-grid, no to mu to nie nakręci. A tutaj, tutaj jak jest dobry wiatr, to nakręci od groma. No i teraz uwaga, mały clickbait. 10 tysięcy za 10 tysięcy. I co wy na to? Nie dolarów, broń Boże, bez jaj. Chociaż jak ktoś się uprze, to wszystko może kupić 10 razy za drogo. Średnica 8 metrów, czyli no tak... Więcej nie ma sensu. Dlaczego więcej nie ma sensu i moje zabawy i nieudane eksperymenty z dużymi elektrowniami? No bo muszę trochę pogadać, no. No to dlatego nie ma więcej sensu, bo już tutaj będziesz miał obroty 80 na minutę i to już jest maksimum tego, co się da zrobić. 80 na minutę, no to jest już cholernie duża prądnica, prawda? No widzisz. No i właśnie, no po to, żeby to zrobić w miarę rozsądnie i w miarę tanio, no to ja chciałem dać tutaj przekładnię. Nie udało mi się kupić przekładni, co do której dostałbym gwarancję, że będzie pracowała 2 lata bez regulacji i bez rozkręcania, no bez jaj. Bez jaj, no co z tego, że kupisz ode mnie elektrownię za kilka tysięcy, skoro następne kilka tysięcy wydasz na serwis tej elektrowni w ciągu 2 lat, no to jaki to ma sens, gdzie jest logika? Więc 10 kW to jest maksimum tego, na co w ogóle jest sens, dlatego że większe niż śmigła niż 8 metrów powodują, że prądnica musi być tak olbrzymia, że to się przestaje składać ekonomicznie. Czyli po prostu prądnica staje się za droga, prądu wyprodukuje ci to 2 razy więcej, a prądnicę trzeba dać 8-krotnie większą. No to co za sens, nie? No a tutaj jest tak, że to już są duże śmigła, naprawdę duże, bo takie śmigło prawie 4 metry długości, to jest śmigło od groma i nie... To nie jest wielki kłopot zbudować je tak, jakby to zbudował któryś polski producent, czyli takie podobne do krowy na pastwisku albo bardzo grubej baby, tylko to muszą być śmigła, które są naprawdę, naprawdę szybkie. Bo te obroty, prawda? Im szybciej nam te śmigły jest w stanie płynąć przez te powietrze, to mamy większą sprawność, to raz, ale dwa, że też mamy większe obroty na prądnicy, a nawet 10 obrotów więcej. To jest już dużo, dużo, dużo więcej energii. Prosta. Czy można to było zrobić lepiej? No pewnie, że można to było zrobić lepiej. Pamiętajmy, że tutaj wiatr wieje nam w te śmigła pod kątem prostym. To po pierwsze. Więc ta część, która jest mocowana do piasty, fajnie by było, jakby miała jak najmniejszą powierzchnię, prawda? Czyli właśnie nie była tak płaska, tylko była na przykład okrągła, tak jak jest w dużych elektrowniach. Ale za śmigła z fabryki, która kiedyś tam robiła z przestawialnym kątem. Teraz już przestała robić, no bo tylko idioci kupują takie elektrownie, bo wszyscy inni przekonali się nie na własnym przykładzie, jak pięknie zachowuje się to w czasie wichury. No i nikt już nie chce mieć katastrofy budowlanej, więc same śmigła potrafią być droższe niż tutaj cała elektrownia. Po prostu, bo my mówimy o cenie 2400 dolarów. 2400 dolarów. Okej, mówiłem, że to był clickbait. Dolar teraz podrożał, więc to będzie więcej niż 10 tysięcy, ale niewiele więcej niż 10 tysięcy. I nawet jak doliczysz do tego transport, i nawet jak doliczysz do tego cholerny VAT, a VAT dochodzi niestety i od ceny zakupu, i od ceny transportu płacisz też VAT w polskim państwie, no bo jak nie? No i 3% cła, co jest zupełnym bzdetem. No ale powiedzmy, no to wszystko razem powinno się w 5-5,5 tysiącach dolarów zamknąć. Na gotowo już w Polsce. To według mnie nie ma, absolutnie nie ma niczego, co byłoby w porównywalnej nawet cenie. Naprawdę w porównywalnej. Po prostu nie ma i już. Wprawdzie te bidulki tutaj winą też prądnicę na 96 V, natomiast no... Tak to jest, że to jest firma porządna i taka chłopska i dosyć siermiężna i dlatego sprzedają tę elektrownię jako 10 kW, a nie jako 20 kW, chociaż spokojnie na rynku są gorsze, mniej wydajne elektrownie 20 kW, oczywiście, że tak. No i fajnie, wszystko ładnie, tylko to nie jest ostateczny koszt.
bo niestety tutaj siły są już tak duże, że potrzebujemy albo słupa strunobetonowego w tak zwanym wykonaniu C, czyli tam nawet jest do 16 kN siły wierzchołkowej. No i przynajmniej o wysokości tych 15 metrów, no bo jak już zainwestowaliśmy w elektrownię, no to dajmy szansę, żeby produkowała nam wiatr. I ja jednak produkowała nam prąd. Cholera, żeby ją wystawić na wiatr, no to chciałem powiedzieć, taki skrót bezmyślowy mi się zrobił. No i do tego ja bym to jednak dał na 380 V po prostu prądnicę, no bo jest taka możliwość. Jest możliwość zamówienia na 380 V, czyli to będzie tam koło 500. I albo wrzucamy na duży inwerter on-gridowy, albo już budujemy porządny magazyn energii, tak żeby to mieć w off-gridzie, ale w tym momencie magazyn energii jest na 300, 350, nawet 400 V. 350 to jest taka fajna, bezpieczna granica, bardzo dużo tranzystorów pracuje do 400 V, więc jest szansa, bardzo dużo kondensatorów, dużo elementów jest do 400 V. Więc jest szansa, żeby sterowniki, BMS-y i tak dalej, to wszystko nie zjadło nam zbyt dużych pieniędzy i było w miarę bezawaryjne, tak? Dwa, że jeżeli będziemy chcieli z tego naszego magazynu energii pakować tam 10 kW albo i odbierać 10 kW, no to policzmy to przy 400 V, czy tam 350 V, to jest 30 A poboru. To już i tak jest naprawdę spory prąd. Więc nie ma sensu tutaj iść w rozwiązania niskonapięciowe, skoro już inwestujemy w super zabawkę. No, w zasadzie najfajniejszą elektrownię, jaką można kupić, jeśli chce się kupić dużą elektrownię. Dlatego, że gwarantuję Wam, że możecie kupić oczywiście ciut bardziej fancy i ładniej wyglądające i może nawet już bez ogona, chociaż no nie. U mnie nigdy bez takiej bez ogona nie kupi, dlatego że ja wiem, jak to będzie strasznie, kiedy debilny komputerek w sterowniku się zawiesi i nie będzie chciało nam odkręcić naszej elektrowni od wiatru w czasie burzy. A tutaj mamy chamski ogon, który zadziała zawsze, bo to jest mechanika i działa zawsze. Jeżeli się zastanawiamy, dlaczego do dziś dzień hydraulicznie uruchamiane są hamulce w samochodach, to właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że jest to prosta i chamska mechaniczna rzecz, która zadziała zawsze. I tutaj mamy to samo. No i to by było dla tych, którzy tak strasznie mówią, co ja takim wiatraczkiem, taki wiatraczek. To masz wiatraczek. I co teraz? I co teraz powiesz? I się subskrybowuj. Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Już chyba nigdy więcej tego słowa nie uda mi się normalnie wymówić. Bo zaczynam i chcę powiedzieć normalnie, ale potem www przejmuję kontrolę. Trzymajcie się.